Przebudowa ulicy Romualda Traugutta w Świdnicy rozpoczęła się 5 sierpnia. Wykonawcą tego zadania jest konsorcjum firm Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów oraz przedsiębiorstwo remontowo-budowlane Stardar Dariusz Stańczyk. Prowadzone prace drogowe będą wiązały się z utrudnieniami dla kierowców. Ulica Romualda Traugutta zamknięta zostanie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Sprzymierzeńców do skrzyżowania z ulicą Nauczycielską. W miarę postępu prac z ruchu wyłączone będą kolejne odcinki ulicy. Celem inwestycji jest przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa zarówno ruchu kołowego, jak i pieszego. Wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, zjazdy i chodniki. Przebudowie ulegnie droga na całej długości wraz z siecią oświetlenia ulicznego oraz kanalizacją deszczową. Wartość prac to prawie 2 miliony złotych. Termin ich zakończenia planowany jest do połowy grudnia bieżącego roku. Mapy objazdów znajdą Państwo na naszym portalu tvts.pl. Zapraszamy.